Na terenie Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim otwarto wyjątkową wystawę o nazwie Cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza w badaniach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, gdzie każdy będzie mógł zobaczyć bardzo interesujące eksponaty. Dzięki uprzejmości Muzeum Archeologicznego w Gdańsku pokazujemy popielnice twarzowe, które na terenie Pomorza zostały odkryte czy wydobyte z podziemi. Piękne okazy, VI-VII wiek, między innymi VI-VII wiek przed naszą erą, głównie z terenu Kaszub, dlatego też myślę, że to może być bardzo ciekawa wystawa dla Kaszubów. Pokazujemy historię tych ziem, dlatego naprawdę warto tutaj przyjść na Faktorię, zobaczyć i myślę, że się nieco zdziwić, jak piękne, można powiedzieć, że swego rodzaju trumny tworzono już ponad 2000 lat temu. To, że wystawa jest dostępna w Faktorii, jest ważne z wielu powodów. Ta wystawa nie jest duża, ale ona jest bardzo istotna merytorycznie, ponieważ opowiada o dziedzictwie tego regionu, zanim nauczyliśmy się pisać. Ona jest jeszcze bardzo istotna z jednego powodu. To jest pierwsza wystawa, która jest owocem takiego pogłębiania współpracy pomiędzy miastem Pruszcz Gdański, Faktorią w Pruszczu, Domem Weidemana i Muzeum Archeologicznym. My mamy nadzieję, że takich wystaw będzie więcej, tożsamych z tym, co mamy na Faktorii. Cieszymy się, że ta wystawa do nas trafiła, będzie uatrakcyjnieniem sezonu, który jest bardzo bogaty. Zapraszamy do Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim. Prosimy wejść na Facebook, na stronę internetową Faktorii, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje, a wystawa do końca sierpnia będzie nam towarzyszyć. Współpraca między miastem Pruszcz Gdańskim a Muzeum Archeologicznym w Gdańsku układa i pewnie jeszcze przez wiele lat będzie się układała bardzo pomyślnie, intensywnie i przede wszystkim owocnie. Na dowód tego burmistrz miasta i dyrektor muzeum podpisali porozumienie o przedłużeniu współpracy. My współpracujemy już, myślę, że od dawna, od kilkunastu lat bardzo intensywnie. Muzeum czynnie brało udział w tworzeniu Faktorii, ale to nie jedyna inicjatywa. Prezentowaliśmy wystawy w Domu Weidemana. Całe miasto i gmina jest niezwykle bogata w stanowiska archeologiczne i wszystkim nam bardzo zależy, żeby te odkrycia były odpowiednio zadokumentowane, tak żeby w przyszłości można było tego typu właśnie wystawy prezentować. Na otwarciu obecni byli również parlamentarzyści, którzy zwracają uwagę na duży wpływ edukacyjny wystawy. Dzisiejsza wystawa pokazuje nam, że tak naprawdę nie było jeszcze naszych miast, które znamy, a były już tutaj osady, mieszkali ludzie, którzy, jak wiemy z dzisiejszego wykładu, umierali w wieku 30-35 lat i chowani byli właśnie w tak zwanych popielnicach, które dzisiaj możemy oglądać podczas wystawy. Także bardzo ważne, żebyśmy zachowywali tą naszą historię dla następnych pokoleń i to jest właśnie takie miejsce, gdzie edukacja następuje. Myślę, że to jest dobra też, pomimo że wakacje, dobra lekcja historii. Warto, myślę, też spojrzeć na to z perspektywy miejsca, w którym jesteśmy, bo Faktoria też powstała w miejscu historycznym, czyli na bursztynowym szlaku. Gdzieś ten pomysł, który wcześniej mieliśmy, został dobrze przyjęty i takie wystawy jak dzisiejsza, pokazująca to, co zostało wykopane, znalezione, przechowane, jest dobrym tego elementem właśnie, żeby też tutaj w Pruszczu na Faktorii pokazywać takie eksponaty. Wystawa jest już otwarta, dlatego wszyscy, którzy chcą zobaczyć wyjątkowe eksponaty, w tym nietypowe jelenie, powinni odwiedzić halę targową na terenie Faktorii Handlowej. Serdecznie polecamy i zapraszamy nie tylko z powodu jeleni. Polecamy również zobaczyć. Pruszcz Gdański zaprasza na 14. edycję Faktorii Kultury oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w 3 kubeczki.